I witajcie, ja jestem Hebi, to was kolejnym odcinku z naszej serii z Outlasta dwójki. W poprzednim odcinku nie widział mnie chyba. Okej. O! I światełkiem po oczach. Cofasz się do szkoły? Klasa muzyczna, tak jakby. Okej, bateria mi się kończy. Ile mam baterii w ogóle? Jeszcze dwie. Więc dobra, mogę zmienić. Jak się na baterię też za bardzo nie można narzekać. Nie powiem. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so so sorry, Jessica. I remember this. Okay. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Tu słyszycie takie dźwięki. One podobno po puszczeniu od tyłu dają jakiś tekst. And then, when we were... To jest pewnie Lynn. No to ja, to jest ta Jessica. Tak podejrzewam. Generalnie... O Jezu. We are loved, God, faith, Christ. Wiecie, że nagrywałem... Nagrywałem tę część. Znaczy tę część. Nagrywałem demo. To jesteś kim? Delcio? Who are you? Who are you? Popatrzcie, jaki kurde... Spoko, szanuję, ja jestem tolerancyjny i to bardzo. Kindness. Self-esteem. Self-discipline. Confidence. Okej. Przed tym nas jakby zamknięty. Czyli no. To jakby nie mamy wyjścia. Już na sam widok jest mi zimno. No to za bardzo nie ma sensu używać tak dużo tej... Jezu, myślę, że to jest przepaść. Tak dużo tej baterii. Tego światła, ponieważ i tak tu gówno widać. Widzę bramę. Ale jak włączę zaś, to nic nie widzę, więc no. Witamy już w prawdziwym świecie. Jestem ciekaw, czy będzie jakiś motyw z zagubionymi okularami. Nie.
Come on. Who are you? My name's Ethan. Ethan. Are you one of them? And which side are you on? Then why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Unborn. Too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got scald. Had to get cast out. Didn't complain with not. Pressed himself in my Anna Lee. Oh. She not but 15. I'm sorry. He said my grandson, baby, he put in her, was by the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. No, nieźle. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please. Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Ja troszkę go okłamaliśmy. Bo ona nie żyje. Aha, nie mogę więcej bandaży. Okej. Okay. Ja nie wiem, kto by w takiej sytuacji szedł spać. Zwłaszcza, że jego żona została porwana przez jakichś dziwnych ludzi, a ta cała okolica też nie jest najbezpieczniejsza. Także no. Nie mi oceniać. Nie mi. Ale no. I'm here. To co słyszeliśmy na początku. Kurde. To jest ta, którą widzieliśmy w tej szopie. Silna babka. Silna babeczka. Golak Diabla, tak? Chciałem zrobić jak najlepsze ujęcie.
I możemy to sobie odsłuchać. That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Okej. Ufam ci, że wiesz, co robisz. Ile mam baterii? 2. Okej. Nie jest to jakieś wiele. Paweł, musisz powiedzieć papie, że Anna Lee była chora, naprawdę poszła do swojej mamy i reszcie trendowatych. Bardzo cierpiała, była w złym stanie, żeby ją przebadać, więc ją odesłałem. To wszystko, co mogę zrobić, musisz wiedzieć, że... Aha. Stamtąd przyszliśmy. Teraz to przejście się zamknęło, tworzyło się to. No cóż. To musimy iść. No tędy nie przejdziemy. Tu mamy na szczęście kolejną baterię. Baterii nigdy nie za wiele. Jakaś babka. Jej się nie musimy bać. Ona nic nam nie zrobi. Elena. Jakiś tam stosik. Możemy odsłuchać. They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Okej, ciało. Kolejne. No pamiętam, tylko że to też żre. Żre baterie jak głupie. Okej, to możemy sobie to obejrzeć. Jesus Christ. The others call her Marta. The smell of what she burned like coal smoke and frankincense. Okej. Okej. To było w... Fuck. Nie wiem jakim cudem, ale mnie zauważył. O fuck. Dobra, wylecz się. Wyleć tę rękę, w którą dostałeś. Okej, wystraszyłem się troszeczkę. Myślałem, że mnie zaatakuje czy coś. Aha, tu.
Okej, nie przeszkadzaj sobie. Okej, to jest taka dosyć... Dosyć... no. Okej. Tak, wskakuj. Okej, udało się. O. Się troszeczkę przestraszyłem, nie powiem. Znaczy przestraszyłem. Bardziej byłem po takim napięciem niż w strachu. 7 stycznia. Kolejne 3 osoby wysłane dzisiaj do trendowatych. Ich wrzodów nie dało się już ukryć. Zostały po nich 7 dzieci, które papa dał pod moją opiekę. Mam pod swoimi skrzydłami teraz ponad 40 sierot, które bardzo mnie kochają. Tak bardzo kochać potrafią tylko dzieci zostawiane przez rodziców, które obecność zatraktowały za... Co znaczy te sny? A, nie to. Okej. Pociągnij. O, fuck. Czym ty jesteś? Aha, ty jesteś człowiekiem, ale taki chyba troszeczkę pociętym, prawda? Nie, nie pociętym. O, żeś ty w dupę. Okej. Oła. Oła. To nie było miłe. To na pewno nie było miłe. Oho. Okej. Coś tu mamy. Dusza Chrystusowa, przygotuj mnie, Ojcze, knocht, wiedź mnie ku zbawieniu. Twój Chrystusowa, pozwól skosztować swego winy na okaleczone oko. Udziel mi wzroku, Aniele Boży, użyć mi swego miecza. Dobry Jezu, słyszysz moją modlitwę, ulecz mnie w swoich ranach, miej blisko siebie, chroń przed plugawym światem i przygotuj na spotkanie z diabłem. Bractwie, bramy świątynię, żebym mógł bronić z tego. Okej. Okej. Dziwne, ale no co tu jest normalne? Okej. Dobra, tylko lampka. To tylko lampka, na szczęście. To jest chyba ten... Znowu szkoła? No nie do końca, teraz ptaki spadły. Także chyba apokalipsa było, że zacznie, nie? Birds was proof that God exists and loves us.
A te martwe ptaki? No musi. No inaczej to taka bieda troszeczkę. Martwy ptok. Jestem ciekaw, co powoduje te... To jak to tak nazwiemy, wybryki natury. Dobra, tu coś jest? Czy tu nic nie ma? Bateria jest. Aha, bo tu gość leży. Okej. Okay. Szanuję. Teraz mam 3, tak? 4 nawet, o kurde. Nawet 4. Dobra. Dobra, jestem kretynem. Nie no, nie jestem, nie zauważyłem po prostu. Ale sporo tych ptaków. Nie, to kamień. Nie, to ptaki. Okej, 3, 2, 1, go. Jestem dobrym jumperem. Aha, to jest butelka. Dobra, ja tak teraz się zastanawiałem, czy to nie jest... Czy to się pali kukurydza, czy jaki ciul... Nie, skąd ja stąd skoczyłem? Nie, no tak, stąd, tu. Dobra, nie tu. Nie. Dobra, nieważne. Nie zauważyłem, gdzie mam iść. Jakieś jaskinie, jakieś kule. Gdzie my idziemy? O, wpadłem chyba pod... Chyba troszeczkę gra się zbugowała. Tak troszeczkę. Tak bardzo troszeczkę. I kontynuuj jeszcze raz. To było ciekawe doznanie. Taka fajna kolejka. Ale no. A, jesteśmy tutaj na szczęście. I mamy całą loterię. O kurde. O, dobra, te... Aha, bo to tutaj było. No zobaczymy, czy teraz. Będzie dobrze. Okej. Okay. Okay. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Nie za bardzo czaję, o co ci chodzi, synek. Ale fajnie, że dałeś nam nową baterię. Okej. Okay. Okej, okay. Jestem dobrym jumperem. Jeden bóg, to tam wiecie. To nie, nic nie oznacza. Znaczy nie fajnie, że w ogóle się pojawił, tak? Ale no. Okej. Okay. Wygląda to... Niezwykle ciekawie.
że tak to nazwę. Naprawdę niezwykle. Okej. Okay. To nie jest ta Jessica? Aha, nie mogę tędy przejść. A, bo to jest kamień. Okej. Okay. No taki trochę klasyczny motyw z horrorów. W sensie odwróć się, a zniknę. Czy miń coś, a zniknę. Okej. Teraz tam przejść. Okej. Skoro tak mówisz, to tak pewnie jest. Nie powinna ją zaskoczyć. To nie wygląda bezpiecznie. Tak jak myślałem. Czy nie dasz baterii? No w sumie mniej niż mam 4 jeszcze, więc... A to jest dobry sposób na oszukanie gry. Tak jak mam być szczery. Nikogo tu nie słychać. Jeszcze tak dla pewności. Okej, 9 marca. Kolejne martwe dzieci. Kąd mówi, że takie dzieciobójstwo to nie grzech, ponieważ wszyscy jesteśmy w Bożej Armii. Męczennicy polegli na polu walki przeciw arcydiabłu. Wszystkie te dzieci z podrażniętymi gardłami, z spalonymi ciałkami będą czekać w nienaruszonym stanie w raniu. Tak, no to również mówię, że nasze grzechy odnajdą nas w naszych snach. Nasze grzechy odnajdą nas w naszych snach. Ale ja śnię tylko o zamordowaniu swoich dzieci. I budzę się ze śmiechem na ustach, pobudzony i często mokry od pożądania. To on. Tego ranka budziłem się, myśląc, że zmoczyła mnie krew z podrażniętego dziecięcego gardła, ale sam się zmoczyłem. Inni mają podobne sny. Wykopaliśmy tunel do potajemnych spotkań, spotykamy się, dzielimy swoimi wizjami, rozważając ich znaczenie. Coraz bardziej czuję, że to przesłanie, ale nic świętego. A, dobra, znowu. Okej. Okej. To zamknął to od wewnątrz. Jesteś martwy? To pozostań martwy. Ui. Okej, okay, jak... Okej. Okay. Sulidan. Papa Ezekiel, kłamca, szarlatan. Świątynia artretyzmu. Uzależniony tchórz, gwałciciel, dzieciobójca. Odchodzę i zbieram ze sobą wszystkich, którzy są na tyle odważni, żeby użyć prawdy. Chodź po nas, ścigaj nas, czekamy i z chęcią zabijemy i zarżniemy każdego, kogo wyślesz za nami. Nie, nienawidzę cię. Czy Jezus nienawidził chrzciciela za to, że był Żydem? Nie odnalazłbym prawdy bez lat spędzonych przy twojej ignorancji i bredniach. Nigdy nie znalazłbym w sobie odwagi do poszukiwania prawdy, gdyby nie złościły mnie tak bardzo twoje kłamstwa. Twój Bóg to dziecinne zabobony, twoja wiara jest żenująca. Znaki prawdziwego Ojca były już przed tobą, przed nami wszystkimi.
A ty chełpliwy, łatwowierny, głupi. Ty myślałeś, że wizje były karą zesłaną przez jakiegoś rozgniewanego i złowieszczego Boga. Twój Bóg się boi, bo twój Bóg nie jest wcale żadnym Bogiem. Twoim Bogiem jest twoje własne ego, bezbronne i fałszywe, żenada. Mój Bóg wcale nie jest Bogiem, ale jest prawdziwy. Jest tutaj w każdej chwili uniesienia, a jego dziecko... ten świat do prawdziwej chwały. Nie proszę, żebyś do nas dołączył. Mówię ci, dołącz do nas, bo nasza miłość jest silniejsza, niż potrafisz sobie wyobrazić. Okej, same powaleńce. Same powaleńce. Otwieraj. Jest tu coś, nic. Okej, ale tam widzę. Ktoś ucieka. Czemu uciekasz, przyjacielu? Aha, dobra. To wiem, co tutaj będzie. Dobra, ale to zrobimy w następnym odcinku. Więc jeśli film ma się sporo, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie co zabierać, coś dowiedzieć mi, proś, piszcie komentarze. Jeżeli kanał ma się sporo i chcecie, będzie bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.